2400 lat temu Ateny i Sparta, jako strony konfliktu, stały się zakładnikami nieuniknionej wojny. Jej podłożem był szybki wzrost potęgi Aten w Grecji i obawa, którą ten wzrost wzbudzał wśród dominujących ówcześnie Spartan. Tukidydes, grecki historyk, autor słynnej wojny peloponeskiej, opisał ten mechanizm konfliktu jako pułapkę Tukidydesa. Dziś nazywamy to dylematem bezpieczeństwa. Lekcja historii, jakiej udzielił nam Tukidydes, jest nadal aktualna i ma odzwierciedlenie w obecnej sytuacji między dwoma mocarstwami, Chinami i USA. Obserwując współistnienie obu państw na arenie międzynarodowej, możemy odnaleźć wiele przesłanek, które przypominają zapadki w pułapce Tukidydesa, mogące wymknąć się spod kontroli. Rywalizacja polityczna i gospodarcza między dominującym mocarstwem morskim a rosnącym mocarstwem chińskim dokonuje się zgodnie z klasycznymi założeniami geopolityki. Determinując politykę państwa, geopolityka uwzględnia jego położenie geograficzne, od którego zależą zawarte sojusze, posiadane zasoby strategiczne i ekonomiczne, a także ich rozmieszczenie, wzajemne powiązanie i komunikacja. Władza w procesach geopolitycznych należy do państwa, które kontroluje morskie szlaki handlowe. W grze o nową równowagę to właśnie o nie toczyć się będzie rywalizacja na zachodnim Pacyfiku i w Euroazji. W 2007 i 2008 roku świat zmaga się z kryzysem. Finansowe tsunami daje początek recesji Zachodu i kłopotom dolara. Kiedy rozwój wszystkich wielkich gospodarek światowych zwalnia lub staje, Chiny rosną nawet do 8% rocznie, zmieniając dotychczasowy układ sił na świecie. Brytyjski Brexit, zamachy w Syrii, wojna na Ukrainie, spory o wyspy na Morzu Południowochińskim. To tylko niektóre turbulencje wynikające z rosnącego napięcia i braku równowagi w systemie ogólnoświatowym. Wiele wskazuje na to, że nadchodzą niespokojne czasy rywalizacji, w których państwa dokonują rewizji swoich strategii rozwoju. Nigdy wcześniej w historii żaden kraj nie oddał pozycji światowego lidera bez walki. W globalnym systemie naczyń połączonych pojawia się coraz więcej pytań o nową koncepcję ładu światowego –